Jordania, a tak właściwie Haszymickie Królestwo Jordanii. Jestem tu trzeci raz, chociaż to pierwszy raz, kiedy jestem tutaj sam. No, prawie sam. Na Bliskim Wschodzie samotność to pojęcie nie do końca właściwe. Gwar arabskiego miasta sprawia, że czujesz się w centrum życia lokalnej społeczności. No dobrze, bilet kupiony. Teraz idziemy na Idę, tak właściwie na busa, który zawiezie mnie do Ammanu. Jestem już w busie, czekam na odjazd. Seven Circle, tak nazywa się ten pierwszy przystanek. Bilet autobusowy, busowy wygląda tak. Jakieś szlaczki, chociaż się uczyłem arabskiego przez 2 lata, ale takich szlaczków, uwierzcie mi, nie jest łatwo odczytać. Nie wiem, o której odjedzie ten autobus, ten bus. Tak zwane Inshallah, czyli jak Bóg da, to odjedzie, a jak nie, to nie. Zobaczymy. Albo będą chcieli podróżować taksówkami, żeby zanim się wsiądzie, zapytać how much. To jest bardzo istotna kwestia. Właśnie. Ile? Można schodzić z tej ceny, a zakładam, że na pewno wam się uda, jeżeli powiecie, że jest zbyt expensive. A, no i zapomniałem dodać, że jeżeli obawiacie się, że nie znacie na tyle angielskiego, żeby poruszać się w krajach arabskich, no to pocieszę was. Tutaj wystarczy język migowy. Nie, no przesadzam. Język angielski jak najbardziej wskazany, ale to nie jest przeszkoda, naprawdę. Amman nigdy nie zasypia, Amman ciągle trąbi. Ale wypadałoby najpierw przed zjedzaniem poszukać jakiejś blisko wschodniej dobrej szamy. No i dotarłem. Najlepsza polecana restauracja lokalsowa Al-Hashim Restaurants w Ammanie. W downtownie oczywiście, czyli centrum Ammanu. Tuż za mną. No dobrze, usiadłem, mam miejsce. Za chwilę sprawdzimy, co zaproponują do jedzenia. No dobrze, chyba mam już wszystko. Sprawdźmy zatem, jak to smakuje. Falafelek musi być. Falafelek moczony w humusiku. Fresh, tasty and Arabic flavor. Bardzo pyszne. Słuchajcie, a to smakuje jak mojito. Mojito, mięta, ale mocne smaku. To znowu ja. Jestem tu trzeci raz i nadal przekonuję się, że jest tyle rzeczy do odkrycia na nowo. A czym w takim razie Jordania potrafi zaskoczyć? Chyba wszystkim. Jedno, co pozostaje niezmienne, to otwartość i życzliwość. Bliski Wschód to miejsce, które tętni. Tu nie ma miejsca na bezruch. To festiwal klaksonów rozbrzmiewających co sekundę. To nieustanne czuwanie na kolejne nawoływanie muezinów. Kolejne obudzi mnie jutro o 3:55. Bliski Wschód to smaki, to przyprawy, to aromaty. To miejsce, które nie usypia. Ja jednak zamierzam, oczywiście do wspomnianej 3:55.
والكل يشكر نعمتك يا Jestem właśnie na Ammańskiej Cytadeli, to tutaj właśnie rozpościera się jeden z najpiękniejszych widoków na całe miasto. Za chwilę mam nadzieję, że uda mi się usłyszeć nawoływanie muezinów, bo za jakieś 15 minut rozlegnie się tutaj wokoło śpiew, który będzie słyszalny na całe miasto. Macie ochotę na coś słodkiego, ale na coś takiego bardzo, bardzo słodkiego? Proponuję po kawałku kunafy. Jeden kawałek wystarczy. Serio. I tu mamy kolejny dowód na gościnność Jordańczyków. Zamawiając mały kawałek na moim talerzu, zostały nałożone dwie. Pan wiedział, że nie wiem na jaki rodzaj się zdecydować, więc nałożył dwa w cenie jednej. Potwierdzam, bardzo słodkie, bardzo arabskie, bardzo nie z tej ziemi. No a smaku nie da się porównać do niczego innego. Historia tej pyszności zaczęła się w Jerozolimie i sięga roku 47. Wtedy to Al-Hajj Mahmud Habibah wybrał pracę w branży słodyczy. Pochodził z Nablusu i rozpoczął pracę w tym małym sklepie w Bab al-Khalil. W roku 48 przeprowadził się jednak do Jordanii i to właśnie w Amemanie znajduje się jego kultowe miejsce Habibah Sweets, w którym sprzedaje się wyborne kunafy. A po ciężkim dniu relaks na ulicy Rainbow Street. Mnóstwo lokalnych knajpek, aromat shishy, no i kofta z baraniny z sosem tahini, czyli mielone mięso z natką pietruszki, bardzo często uformowane w małe pulpeciki, które zostają na dnie naczynia glinianego. Przykryte są plasterkami ziemniaków, polane gęstym sosem tahini, no i razem zapiekane. Pycha. Czas wstawać. Czas zobaczyć piękny niebieski dach pokryty mozaiką w meczecie króla Abdullaha I. I wbrew pozorom nie jest to wielowiekowy meczet. Pochodzi bowiem z lat 80. XX wieku. Został zbudowany przez króla Husajna jako hołd dla jego dziadka, króla Abdullaha I. Meczet pomieścić może w swoich wnętrzach aż 10 tysięcy osób, no i jak każdy meczet jest schronieniem przed skwarem, który daje o sobie mocno znać na zewnątrz. Upały wykańczają i chociaż nie zdecydowałem się na frappę, wybrałem tradycyjną arabską kawę z kardamonem. Nawet dostałem jeden słodki bonus. Gratis.
Czujecie te orientalne zapachy? Świeże warzywa, owoce, przyprawy. No a obok tych przyjemnych zapachów te nieprzyjemne. Zapachy mięsa, zapachy świeżego mięsa, które porozwieszane są na sznurach. Ale taki jest właśnie suk. Suk arabski, na którym znaleźć możemy wszystko. No, prawie wszystko. Zupełnie tego nie planowałem, ale trafiłem na obchody 76. rocznicy Independence Day of Jordan. Jordania świętowała 76. rocznicę odzyskania niepodległości. Trafiłem na obchody w centrum miasta. Mnóstwo policji, mnóstwo ludzi z flagami, no i mnóstwo radości, które to święto wywoływało na twarzach rodowitych Jordańczyków. Teraz zabieram Was w podróż z Ammanu do Akaby, graniczącą z Arabią Saudyjską, z Egiptem i Izraelem. Miasta dzielą 333 km. To jedyne jordańskie miasto z dostępem do morza. Temperatura przekracza często 40 stopni, w nocy spada do 33. Na szczęście klimat suchy, a nie wilgotny, jak chociażby w Dubaju. Akaba w obecnym kształcie nie jest miastem starym. Trafiła w ręce Jordanii dzięki małej wymianie z Arabią Saudyjską w roku 65. Arabia Saudyjska dostała troszkę pustyni, dając Jordanii w zamian więcej wybrzeża. Dzięki temu odległość jordańskiego wybrzeża Morza Czerwonego poszerzyła się o około 18 km. Akaba to strefa wolnocłowa. Tutaj wyroby jordańskie i różne pamiątki znajdziemy w najniższych cenach. Jeżeli chcecie przywieźć sobie coś z Jordanii, no to najlepiej zrobić to właśnie tutaj. Nad miastem powiewa ogromna flaga zawieszona na 127-metrowym maszcie, która robi niemałe wrażenie.
Jordania, miejsce niezwykłe. Dziękuję, że byliście tu razem ze mną.